Dzisiaj w naszej szkole odbył się wiosenny koncert zatytułowany Jaka zmiana niesłychana. Ten koncert był podsumowaniem projektu interdyscyplinarnego realizowanego przez uczniów z klas 1-3. Projekt ten inspirowany był twórczością Marii Konopnickiej. Podczas zajęć w czasie przedświątecznym uczniowie w ramach różnych edukacji, edukacji polonistycznej, przyrodniczej, muzycznej, technicznej oraz tanecznej przygotowali, zdobywali wiedzę, zbierali różne informacje i przygotowali dla przedszkolaków z przedszkola Fundacji Klewer różnego rodzaju zadania. Były zagadki przyrodnicze, słuchowe, zabawy naśladowczo-ruchowe, także było wspólne śpiewanie piosenek oraz układy taneczne do utworów muzycznych. Uczniowie także samodzielnie wykonywali akompaniament do tychże utworów. Nie zabrakło na zakończenie życzeń oraz prezentów od wielkanocnego zajączka. Celem zajęć było poznanie twórczości Marii Konopnickiej, usystematyzowanie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie, także przypomnienie uczniom oraz przedszkolakom tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, ale przede wszystkim nabywanie przez uczniów umiejętności współpracy, zgodnego współdziałania, nie rywalizacji, a jednak podziału zadań i wykonywania tych zadań wspólnie. Thank you.